Siemanko, witam Was w filmie z nadwody. Dzisiejszy film będzie o łowieniu batem. Mam tutaj ze sobą bacik z gumą w szczytówce długości 7 metrów. No i teraz tak, zestaw jakim dzisiaj będę łowił to jest bombeczka 1,5 grama i przypony będę używał 2, ponieważ będę łowił na czerwone larwy lub glizdy. Więc pierwszy przypon to jest haczyk numer 18 bezzadzierowy, 20 cm przypon na żyłce 0,10 fluorokarbonowej. No i teraz przejdźmy do zestawu. Tutaj od razu przy pętelce jest pierwsza śrucina numer 10, 10 cm dalej jest kolejna, 10 cm dalej kolejna, 10 cm dalej kolejna i 5 cm dalej są dwie kolejne. Tak to wygląda, to jest zestaw dowolnego opadu i to jest oliwka, po to żeby ten zestaw opadł powoli i dobrze trzymał się w toni, żeby bardzo powoli płynął lub wręcz stał, tak? Ok, także tak wygląda mój zestaw. Mam przygotowaną zanętę, którą już za chwilę Wam pokażę. Za chwilę pokażę też, jak gruntować batem, ponieważ wiele osób tego nie wie. O, tutaj mam przygotowaną zanętę na dzisiejszą sesję. A do tej zanęty będę podawał kastery. Martwe robaki, tak, i konopie. A na haczyk będzie pojedynczy taki żywy robaczek lub glista. Także ja już się biorę za gruntowanie przede wszystkim. Jeżeli gruntujemy batem, nie używamy takiego gruntomierza jak dotyczki, tylko takiego gruntomierza jak to dla gościówki. Ja mam wygruntowany spławik tak, że wystaje mi pół antenki. No i teraz, ponieważ jeżeli użyjemy takiego gruntomierza jak dotyczki, ciężkiego, to się zrobi nam coś takiego, że po zarzuceniu zestawu, zestaw nam się zrobi tak po skosie i nie będziemy w stanie określić tak naprawdę głębokości łowiska i będziemy mieli przeważnie za duży grunt, co będzie powodowało tym, że nie będziemy widzieli brań wcale lub będziemy je widzieli bardzo spóźnione, no, przez co po prostu nie będziemy łowili ryb. Teraz cały trik polega na tym, że ustalamy sobie wstępny grunt. Ja akurat znam tą rzekę i wiem, że jest tutaj dość głęboko. Stąd też taka długość wędki, pomimo że rzeka wcale nie jest szeroka, gdzie przy innych warunkach wystarczyłby spokojnie bacik 5-6 metrowy. O! I sobie zarzucamy. Widzimy, że spławik zatonął. Także wiemy, że grunt jest za mały. No i wyciągamy i tak metodą prób i błędów robimy, aż najlepiej, żeby, jeżeli macie wyważony spławik, na przykład o tak, bo ja mam wyważoną tak w tej chwili, jeżeli antenka nam zacznie wystawać, to wtedy wiemy, że taka jest głębokość łowiska, tak, odznaczamy sobie markerem na wędce głębokość, no i wtedy sobie tam ustawiamy, czy chcemy łowić na styk, czy chcemy łowić przegruntowanym zestawem troszkę, albo nad dnem, tak zależy jak rybki biorą. Ok, słuchajcie, wziąłem sobie troszkę zanęty, dodam teraz do tego kastery. Jeszcze troszkę. Ok. Kanapie. O. I dzisiejsze nęcenie będzie polegało na tym, że nie będę podawał tam jakiejś ilości kul, tylko po prostu lepiej małą kulkę będę zanęcę i co rzut, co przepłynięcie zestawu będę donęcał małą taką ilością zanęty. Także dodam też troszkę robaków. Robaków, jeżeli też tak łowicie, nie dodawajcie za wiele, dlatego że one jak są długo w zanęcie, to robią się powoli czarne. Muszą być cały czas w wodzie, także lepiej sobie dodać tych robaków troszkę i na bieżąco ich dodawać do tej zanęty, niż dodać ich za dużo i potem, żeby były czarne, bo to raczej żadnych ryb nie przywabi. Okay, także na początek taka mała kuleczka z zanęty. Muszę sobie jeszcze wędkę przerzucić, bo już mi zestaw spłynął. I na dzień dobry sobie będę łowił na pojedynczą larwę. Opa! Okej. Okay. Zobaczymy, czy jakieś rybki się od razu zameldują, czy trzeba będzie trochę poczekać. O, jest już pierwsza rybka. Nieduża taka płotka. Mam nadzieję, że za chwilę pojawią się większe. W miarę tego, jak będziemy systematycznie donęcali nasze łowisko. Że będą się pojawiały jakieś większe rybki. Zawsze jak łowicie na rzece, starajcie się nęcić w dół rzeki, żeby zestaw napływał na zanętę, a nie żeby zarzucać zestaw już za zanętę, bo wtedy on sobie będzie napływał na tą strefę, gdzie jest ten cały nasz towar, no i gdzie ryba oczywiście żeruje. Ok, słuchajcie, póki pośród drobnych płotek pojawiła się pierwsza taka fajniejsza rybka. O, bardzo ładny okoń. A, jednego małego robaka. O, bardzo ładny okonek. Mam nadzieję, że poza okoniami uda nam się złowić jakieś fajne, ciekawe ryby. W ogóle bat to jest bardzo dobra metoda, kiedy nie trzeba łowić zbytnio precyzyjnie, a trzeba łowić szybko. Właśnie ostatnio na dużym festiwalu udało mi się wygrać sektor, łowiąc batem, podczas gdy inni, łowiąc styczkami, obok mnie mieli wagi o połowę mniejsze. Także czekamy na kolejne fajne rybki. Ok, słuchajcie, zakończyliśmy naszą sesję. Jak widzicie, jest tu dość sporo rybek. Jest taki o ładne okonie, dwa, kilka ładniejszych płoci. Także trochę nas zmoczył deszczyk, ale mimo to przez 3 godziny udało nam się nałowić trochę ryb. Także jak widzicie, łowienie batem może przynieść bardzo fajne efekty. Przede wszystkim liczy się systematyczność donęcania. Cały czas trzeba donęcać. O, piękne okonie. Wszystko jak widzicie, piękne rybki. W super formie. Pięknie walczyły. O. Także bardzo fajna sesja, udana. Także ja już rybki wypuszczam do wody. Jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli macie jakieś pytania, coś jest dla Was niejasne, zostawcie komentarz, oczywiście łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Cześć!